Panie ministrze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. To jest mój potencjalny konflikt interesów związany z tym wystąpieniem. Proszę państwa, innowacje to nie tylko rzeczy najnowsze, ale też rzeczy nowo wprowadzone w rozmaitych krajach, więc nawet tam, gdzie mamy pewne opóźnienie, mamy szansę na innowacyjność, bo możemy te nowe procedury wprowadzić. Postęp w kardiologii w ostatnich latach jest ogromny. W ciągu kilkunastu lat wydłużyło się istotnie życie, liczba zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego istotnie się zmniejszyła, a mimo to ciągle jest pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Ten postęp dotyczy wielu dziedzin. Ja w krótkim czasie postaram się państwu tylko zwrócić uwagę na te najważniejsze elementy i powiedzieć, gdzie jesteśmy w porównaniu do Europy. Jeśli chodzi o niewydolność serca, przed chwilą była o tym mowa, w Polsce ocenia się, że liczba chorób osób z niewydolnością serca sięga prawie miliona, a w ciągu najbliższych 20 lat wzrośnie o kolejne 25%. Jak państwo widzicie, ta piramida pokazuje kolejne etapy postępowania u chorych w niewydolności serca. Ja zwrócę uwagę na pewne elementy innowacyjne. Część z nich już jest w Polsce stosowana, ale pytanie, czy to są najnowsze trendy i najnowsza możliwość realizacji tych poszczególnych punktów leczenia chorych z niewydolnością serca. Zacznijmy od resynchronizacji. Polska na tle Europy wygląda nie najgorzej, dlatego że wszczepia się około 100 urządzeń resynchronizujących na milion mieszkańców. To są dane z 2015 roku, ale pożądany jest wzrost do 120 wszczepień na milion. Jak wygląda liczba wszczepianych defibrylatorów? W Polsce w 2015 roku 214 na milion, ale znów nie zaspokaja to potrzeb i pożądany jest wzrost do 300 na milion. Czy stosujemy najnowsze metody? Otóż ci, którzy zajmują się medycyną, wiedzą, że na przykład chorzy, którzy mają niewydolność serca z powodu przebytego zawału, powinni mieć wszczepiane urządzenie zapobiegające przed zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu dopiero po kilku tygodniach. Do tego czasu pacjenci powinni być zaopatrzeni w takie kamizelki, które chronią ich przed tymi groźnymi zaburzeniami rytmu, a potem mogą być kwalifikowani do wszczepienia. Niestety ten rodzaj kamizelek jest u nas niedostępny. Defibrylatorów, tak jak powiedziałam, wszczepia się dużo, ale nie są one najnowocześniejsze. Świat poszedł dalej, wszczepia się defibrylatory podskórne, takie, które pozwalają zmniejszyć ryzyko powikłań u tych chorych. Kolejny etap leczenia to jest farmakoterapia. Otóż w nowych wytycznych leczenia niewydolności serca pojawiły się nowe leki. O tyle one są interesujące, że po wielu latach, kiedy nie było sukcesów, nie było postępu w leczeniu niewydolności serca, w badaniu Paradigm HF wykazano, że stosowanie tego leku powoduje 20% redukcję zgonów sercowo-naczyniowych. To jest oczywiście relatywna redukcja i istotne zmniejszenie liczby hospitalizacji. Badanie zostało przerwane ze względu właśnie na tak dobry wynik. Natychmiast to leczenie farmakologiczne zostało uwzględnione w wytycznych. Jak państwo widzicie, status refundacyjny w Unii Europejskiej jest taki, że jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej niewydolności serca już od 19 listopada. Niestety w Polsce jeszcze pacjenci nie są leczeni tym lekiem i nie ma jeszcze odpowiednich rekomendacji AOTM-u w tej sprawie. Kolejny etap postępowania u chorych z niewydolnością serca to jest wszczepianie urządzeń monitorujących. W Polsce są pojedyncze tego typu urządzenia wszczepiane, a na tym między innymi polega postęp. Telemedycyna.
Są dowody na to, że monitorowanie telemedyczne chorych, którzy przebywają w domu, a dzięki urządzeniom do telemonitoringu są monitorowani, istotnie zmienia ich stan kliniczny i redukuje śmiertelność. Te urządzenia są rozmaite, rozmaity jest stopień ich zaawansowania, różne parametry monitorują. Są takie, które na przykład monitorują przewodnienie tych chorych, a wiemy, że to jest najczęstsza przyczyna rehospitalizacji tych pacjentów. Kolejny etap leczenia to jest mechaniczne wspomaganie serca. To bardziej zahacza o kardiochirurgię. Ja nie będę się nad tym zatrzymywała w tej chwili ze względu na dość ograniczony czas. Kolejna wielka populacja chorych to są pacjenci z migotaniem przedsionków, u których stosujemy leki przeciwzatrzebowe, żeby zapobiec udarom mózgu. Do niedawna te leki nazywano NOACami, od new, czyli nowe. One już przestały być nowe w świecie, one się, ten skrót już nawet zmieniono na Direct Oral Anticoagulants, a w Polsce niestety nie są one refundowane we wskazaniu migotania przedsionków. Populacja chorych z migotaniem przedsionków jest bardzo duża, to jest 400 tysięcy chorych. Wyobraźmy sobie, że 1 na 25 dorosłych powyżej 60 roku życia ma migotanie przedsionków, ale już 1 na 10 powyżej 80 roku życia. Ponad 60 tysięcy udarów mózgu na rok. Te leki są lekami preferowanymi zgodnie z wytycznymi europejskiego, a również polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Preferowane są w stosunku do antagonistów witaminy K z tego powodu, że są lekami bezpieczniejszymi. Dowodem na to, na ile one są bezpieczne i szeroko stosowane, jest to, że one zostały uwzględnione również w wytycznych dotyczących chorych, u których migotanie przedsionków współistnieje z ostrymi zespołami wieńcowymi. Oznacza to, że te leki przeciwzakrzepowe są przynajmniej tak samo dobre, a bezpieczniejsze od stosowanej od kilkudziesięciu lat warfaryny. One istotnie poprawiają komfort chorych i zwiększają ich bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałam, niestety w migotaniu przedsionków nie są one refundowane. Ta średnia miesięczna liczba leczonych tymi lekami w Polsce wynika z refundacji w innych wskazaniach, między innymi u chorych po operacjach ortopedycznych w żylnej chorobie zakrzepowo zatorowej. Świat idzie do przodu. Tutaj na czerwono macie Państwo procent chorych, którzy w profilaktyce udaru mózgu otrzymują te leki w świecie. W Polsce, tak jak powiedziałam, niestety koszt leczenia tymi lekami jest bardzo duży. Wysoki. Polska należy do jednego z nielicznych krajów, tutaj one są oznaczone na czerwono, w których rivaroxaban czy też dabigatran nie są refundowane. Jak Państwo widzicie, ta refundacja dabigatranu jest w prawie wszystkich krajach europejskich. Polska należy do jednego z kilku krajów, w których tej refundacji nie ma. Kolejny bardzo ważny problem to są wady zastawkowe. To najważniejszą, taką najczęstszą wadą zastawkową w tej chwili jest zwężenie zastawki aortalnej, które to zwężenie zastawki aortalnej dotyczy populacji starszych chorych. Jak Państwo widzicie, w Polsce populacja osób starszych rośnie i chorzy powyżej 80 roku życia będą stanowili bardzo niedługo ponad 10% populacji. A zwężenie zastawki aortalnej właśnie dotyczy tej populacji pacjentów. Około 10% z nich ma wskazanie do wymiany zastawki aortalnej, ale prawie 40% ma zbyt duże ryzyko, żeby być poddanym operacji chirurgicznej. Stąd tak ważna jest przezskórna możliwość wszczepiania zastawki aortalnej. Spójrzmy, jak wygląda liczba zabiegów TAVI na milion mieszkańców w Polsce versus Europa. Wydawałoby się, że może to być związane z dochodem narodowym, ale nawet jeśli porównamy Niemcy i Polskę w stosunku do dochodu narodowego, to jak Państwo widzicie, ta liczba wszczepianych zastawek jest wielokrotnie niższa niż różnica wynikająca z dochodu narodowego, a więc ta liczba chorych, którzy nie mogą mieć wszczepionej zastawki aortalnej mimo wskazań, a przeciwwskazań do operacji, jest ciągle bardzo duża. Na szczęście wzrasta liczba implantowanych zastawek, niemniej potrzeby są znacznie większe. Ocenia się, że w 2016 roku do takiego zabiegu będzie miało wskazanie ponad 1000
osób. Jak Państwo widzicie, te proporcje w stosunku do leczenia chirurgicznego ciągle są za małe. Kolejna sprawa to jest niedomykalność zastawki mitralnej, w tej chwili najczęściej degeneracyjna po ostrych zespołach wieńcowych. Ocenia się, że w Polsce taką niedomykalność, która bardzo istotnie pogarsza rozchorowywanie chorych, ma ponad 120 tysięcy chorych. I jak Państwo widzicie, na szaro są ci, którzy nie mają tej niedomykalności, na taki brązowy kolor ci, którzy mają istotną niedomykalność. Przeżycie w tej grupie chorych jest istotnie mniejsze. W tej populacji najbardziej zagrożona już uznaną metodą postępowania jest przezskórne leczenie niedomykalności zastawki mitralnej, tak zwany system MitraClip, który niestety w Polsce jest stosowany tylko u pojedynczych chorych. Wskazania do tego wytyczne z 2012 roku były stosunkowo słabe, natomiast postęp jest ogromny. W nowych wytycznych te wskazania będą znacznie silniejsze, dlatego że zarówno badania randomizowane, jak i rejestry potwierdziły bardzo dobre, odległe wyniki leczenia chorych po wszczepieniu przezskórnym zastawki mitralnej. W Polsce był to jeden z elementów badania Polkart. Niestety zastawka mitralna jest wszczepiana przezskórnie u pojedynczych chorych. Kolejna rzecz to jest elektroterapia. Ja po części powiedziałam o urządzeniach, o defibrylatorach i kardiowerterach i urządzeniach do resynchronizacji. Jeśli idzie o rozruszniki, Polska ma bardzo dobrą pozycję, jeśli idzie o liczbę wszczepianych rozruszników serca, ale znowu nie mamy dostępu do nowoczesnych układów stymulujących. Na przykład na pewno Państwo słyszeliście o tym, że tylko znowuż pojedynczych chorych w kilku miastach w Polsce były wszczepione rozruszniki, w których nie stosowano elektrod i które dzięki temu mają znacznie mniejsze ryzyko powikłań. Również mniejsza istotnie dostępność do przyrządów do przezskórnego usuwania elektrod. I dalej idąc w to, dalej mówiąc o chorych z wszczepionym stymulatorem czy defibrylatorem, warto powiedzieć o możliwości kontroli tych urządzeń, które w świecie coraz częściej kontrolowane są dzięki systemom telemonitorujących, do których również ten dostęp jest znacznie mniejszy. Ostre zespoły wieńcowe, kilka słów na ten temat. Już od wielu lat, od 2012 roku, nowe leki przeciwpłytkowe miały wyższe znacznie wskazania od stosowanego powszechnie klopidogrelu, który jest zalecany tylko wtedy, jeśli te nowsze leki, prasugrel lub ticagrelor, są przeciwwskazane albo niedostępne. I znowuż Polska jest na liście bardzo niewielu, tylko kilku krajów, które nie mają refundacji ticagreloru. Jak Państwo widzicie, procent chorych leczonych ticagrelorem jest bardzo niewielkim. To jest w ostrych zespołach bez uniesienia odcinka ST zaledwie niewiele ponad 6, prasugrelem mniej niż procent. To samo dotyczy populacji ze STEMI, może w nieco większym procencie. Wstrząs kardiogenny, przyczyna zgonów, około 70% chorych ciągle umiera w przebiegu wstrząsu kardiogennego wikłającego ostry zespół wieńcowy. Wiadomo, że rokowanie istotnie pomaga mechaniczne wspomaganie w zawale serca. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna przeszła już właściwie do historii w tej populacji chorych. Nie mówię o mechanicznych powikłaniach zawałów, ale mówię o wstrząsie kardiogennym. Są inne, nowocześniejsze metody. Dostęp w Polsce bardzo niewielki, a jak Państwo widzicie, stosowanie u najbardziej zagrożonych chorych wspomagania istotnie redukuje śmiertelność i wewnątrzszpitalną, i śmiertelność odległą. Nie mówiąc o tego typu urządzeniach mobilnych, które mogłyby pozwolić na transportowanie pacjentów do ośrodków wysokospecjalistycznych, albo stosowanie tego typu urządzeń do leczenia najbardziej zagrożonych chorych z burzami elektrycznymi, o rozmaitej etiologii, niekoniecznie zresztą związanymi z ostrymi zespołami wieńcowymi. I kolejne innowacje w kardiologii to są stenty nowej generacji, stenty, które są stentami bioresorbowalnymi. Jak Państwo widzicie, one są refundowane jedynie w tej chwili w Niemczech, ale
warto by było, żeby Polska się znalazła wśród krajów, które mają specyficzne kody dla tych nowych stentów po to, żeby ocenić ich zalety, o których wiemy, że najpewniej są istotnie zmieniają odległe wyniki leczenia, co wynikające z wazomotoryki naczyń, do których są stenty wszczepiane. I ostatnia rzecz, którą chcę Państwu zasygnalizować, to jest przełom w leczeniu hipolipemizującym. Pojawiła się nowa grupa leków, to są inhibitory PCSK9, to są ludzkie przeciwciała monoklonalne, które są zarejestrowane do leczenia hipercholesterolemii pierwotnej, albo w skojarzeniu, albo w monoterapii, które są podawane podskórnie raz na 2 tygodnie albo raz na miesiąc. Jak Państwo widzicie, ich efektywność jest bardzo duża, ponad 60% redukcja stężenia LDL-u. To jest szansa dla najbardziej zagrożonych chorych. I jaki jest status? Te leki uzyskały pozytywną rekomendację NIS. W tej chwili oczywiście za wcześnie, żeby mówić o tym, że Polska jest w tyle, dlatego że dopiero rozpoczęły się rejestracje tych leków, ale myślę, że musimy myśleć o tym, jak być na bieżąco w tych innowacjach, które są wprowadzane. W podsumowaniu chcę Państwu pokazać, nie miałam dostępu do późniejszego raportu, to jest raport z czasów prezydencji belgijskiej. Jak Państwo widzicie, Polska, jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji, jest na 4. miejscu od końca w tej grupie krajów europejskich. Innymi słowy, sprzedaż tych innowacyjnych produktów jest bardzo niska. Chcielibyśmy wybrać drogę do innowacji. Dziękuję bardzo.